zanim wręczył ten bochen chleba gospodarzom gminy, pani wójt Marii Leśnej oraz przewodniczącemu Rady Józefowi Pawłusowi, pragnę podziękować Panu Bogu za pogodę, dzięki której mogliśmy zebrać dobre plony. Po drugie, podziękować rolnikom za to, że zadali kłam znanemu powiedzeniu, że kto dwa razy sieje, ani razu nie zbiera. Bo pomimo dwukrotnych siewów zebraliśmy dobre plony. Dziękujemy gospodarzom gminy i wszystkim mieszkańcom gminy za duchowe wsparcie i mentalnie naszemu ciężkiemu trudowi. Także wręczając ten bochen chleba, prosimy, aby go dzielić sprawiedliwie. Dziękujemy za ten przepiękny bochen chleba z tegorocznego zboża. Postaramy się dzielić go mądrze i sprawiedliwie. Szanowni Państwo, mili goście. Spotykamy się na dorocznym święcie Gminy Wiejskiej Złotoryja, bo dożynki gminne to największe święto dla gminy. Spotykamy się po to, żeby po pierwsze zanieść dziękczynienie Bogu za zakończone zbiory, za wspaniałe plony, ale także, żeby podziękować tym, którzy te plony zbierają, tym, którzy pracują na roli. Zawód rolnika to jest chyba jeden z najstarszych, ale też najważniejszy zawód na tej ziemi. Przyjeżdżają wytwory ludzkiej wyobraźni, dowody na umiejętności plastyczne twórców tych wszystkich koron, wieńcy i innych symboli. One są symbolem całorocznej, ogromnej pracy wielu rolników. Dlatego myślę, że dzisiaj w imieniu wszystkich nas konsumentów, którzy codziennie korzystają z tych plonów, możemy gorąco, gorąco podziękować rolnikom, tym, którzy na co dzień w trudzie, w znoju, w słońcu, w deszczu, w różnych warunkach pracują, żeby ten chleb można było zebrać. Dziękuję Wam za całoroczny trud. Myślę, że należy podziękować w tym miejscu również tym wszystkim, którzy wspomagają rolników, tym, którzy doskonalą ich wiedzę, tym, którzy pomagają im chronić rośliny, tym, którzy wprowadzają nowe technologie i tym, którzy od nich kupują to, co oni wyprodukują. Dlatego dziękujemy dzisiaj im wszystkim. Szczęść Wam Boże i życzę, żeby kolejne lata przynosiły stabilizację dla polskiego rolnika, coraz lepsze warunki materialne i żeby Wam sprzyjała na co dzień ta pogoda z góry, która tak wiele warunkuje. Bóg zapłać i Bóg, szczęść Wam Boże, może tak, i Bóg zapłać za Waszą pracę. Bardzo, bardzo dziękuję duchownym za odprawioną Eucharystię, księdzu Czesławowi, naszemu nowemu dziekanowi za Słowo Boże. Dziękuję serdecznie wszystkim księżom, którzy przybyli tu do nas i zawsze nie odmawiają na naszym zaproszeniom. Bardzo, bardzo głęboko kłaniam się mieszkańcom Jarałtowca. Proszę Państwa, to było naprawdę wielkie, pospolite ruszenie. Pod przewodnictwem sołtysa, Rady Sołeckiej, Grupy Odnowy Wsi, starostów, naprawdę wiele się działo w ostatnich tygodniach w Jarałtowcu. Bardzo, bardzo wszystkim gorąco dziękuję za to, co tu dzisiaj zrobiliście i zechcieliście nas dzisiaj ugościć i wszystkich gości dożynkowych przyjąć. Bardzo dziękuję naszym pracownikom, którzy również tutaj pracowali.
Witam gorąco pana Józefa Sudoła, starostę złotoryjskiego i dziękuję za przybycie. Gorąco witam szefów, pana burmistrza Ireneusza Żurawskiego, tak widzę jeszcze. Burmistrza Złotoryi. Gorąco witam szefów służb, inspekcji. Jest z nami pani Danuta Pawicka-Stefanko. Witam wszystkich radnych gminnych, radnych powiatowych, witam wszystkich sołtysów, witam serdecznie wszystkich państwa. Zapraszamy też zawsze stowarzyszenia, które z nami współpracują. Widziałam, że jest pan Aleksander Borys, prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Złotoryjów. Na co dzień, proszę państwa, współpracujemy, ale jednak trema mnie tu zżera. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Jest pan Andrzej Kowalski, prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych, które z nami też ściśle na co dzień współpracuje. Bardzo, bardzo gorąco witam wszystkich państwa i życzę dobrego popołudnia i wesołej zabawy. Powędrował do państwa i smakuje. Ja już próbowałam, bardzo pyszny. Przedstawię państwu program, co to dzisiaj się przedstawi tutaj na scenie jeszcze. Będziemy za chwilę nagradzać grupy wieńcowe. Wystąpią dzieci również ze szkoły podstawowej w Gierałtowcu. Usłyszymy Malwinę Balczycką w jej wykonaniu 5 piosenek. Jedna to niespodzianka. Również prezentować się będą zespoły folklorystyczne Alibabki i Fujiyanki. Również będą konkursy, a około godziny 19 przewidziana jest zabawa taneczna. Już mamy panią wójt. Pani wójt ma wszystko policzone i wręcza nagrody. A ja myślę, że wszyscy państwo dadzą radę bić wielkie brawo za ten trud, za te zdolności, za tak piękną tutaj scenę, dzięki tym wieńcom, którą mamy, że możemy nacieszyć oczy i podziwiać takie zdolności. Gospodynie na dożynki przyjechały i swoim wieńcem pochwalić się chciały. Szybko żniwa zakończyły i na wianeczek kłosów oszczędziły. Przyjmij, gospodarzu, ten wieniec święcony, a ty, gospodyni, chlebek upieczony. Przyjmijcie te wieńce z serca dane. Panie, mają taki pomysł, co roku to samo, czy zawsze coś podpatrzycie, wymyślacie, czy to wasz już na zawsze? Co inne, tak? A kto w tym roku wymyślił? Wszystkie, siedzicie i myślicie. A żeby wam myślenie dobrze szło, to co robicie? A śpiewacie, a jakaś naleweczka robicie? Malinówkę? Zaroni. A jaki jest przepis na aroniówkę? Bo mam aronię zamrożoną. 3 litry wody, 2 kilo aroni i 1,5 kilograma cukru. Co jeszcze? Liści, liści. Aha, i te liście. I gotować te liście. I to pachnie na całą wieś. A gdzie te strupice są? Bo ja nie wiem. Za wodolanami. Pięknie. No panie wszystko wiedzą. Zaśpiewają, zatańczą, zrobią aroniowy. Kto był pomysłodawcą tego? Co? Też wszyscy. Pana sołtysa chyba macie ze sobą. Pomagał? Kwiaty zbierał. Dobre i to. Nie?
Na drugi raz będziemy chciały więcej sołtysa. A co? Piękny. Pomysł fajny. Jak pięknie. Jeden, że piękny tutaj stół przyzdobiony, to jeszcze pani wymyśliły sobie stroje. Jak do Rzymki, to do Rzymki. Świetnie. Proszę? Się czymś wyróżniać. Trzeba się wyróżniać. Pewnie tam mają fartuszki, tu piękne białuzeczki, tu jakieś się pani schował diament. Aha. No i dobrze. O właśnie. Czasami trzeba i tak. Dobrze, proszę. Gospodarze. Co tam? Jaka piękna korona. Tu pewnie panowie pomagali. Nieść. Chociaż nieść. Bardzo ładny pomysł. Ale konstrukcja też taka pomysłowa, nie? To trzeba, nie wiem, tam jest taki... co macie pod spodem tutaj? Stelaż taki. No, proszę. Ktoś to musiał wyspawać. O, a może się pochwalicie, kto robił wieniec? Wszyscy jesteśmy zorganizowane, że po prostu... Idziemy jeszcze podziękować Nowej Wsi Złotoryjskiej. Może ktoś słówko dla wszystkich gości. Podziękuję za pracę. Pani coś powie, bo pani z oczu tak aż widać, że pani coś powie. Ja to klip. To kto znosił te wszystkie piękne kwiaty i kłosy? No, nasi mężczyźni. To tylko pozazdrościć, bo już nie na radę nic innego. Wszystkie kobiety będą mnie zazdrościć, tak jak mężczyźni. Ale niech pani zobaczy, co tu się dzieje. Tu stoją mężowie. Brawo!